Dziękuję bardzo za zaproszenie na tą wspaniałą konferencję. Pierwszy raz Samsung ma okazję mówić do Państwa i uczestniczyć w tym dużym wydarzeniu. Chciałbym zacząć od tego, że była taka osoba jak Ken Olsen. Mało kto o niej dzisiaj pamięta. W latach 70. był jednym z tygrysów branży nowoczesnych technologii. I jest autorem takiego cytatu, który jest jednym z moich ulubionych cytatów. Powiedział na początku lat 70. Takie słowa. Nie ma żadnego powodu, aby ktokolwiek chciałby trzymać w domu komputer. I nawet bardziej sceptyczny od niego był założyciel firmy IBM, Thomas Watson, który kilkadziesiąt lat wcześniej mówił, że cały światowy rynek komputerów to miejsce dla co najwyżej być może 5 maszyn liczących. Cytaty te wpisują się w taką tendencję wróżenia z kryształowej kuli, która w zasadzie została rozpoczęta już w XIX wieku w technologii przez firmę Western Union, potentata na rynku usług telegraficznych wówczas, która właśnie jeszcze w XIX wieku, w latach 70., w takim bardzo ważnym dla siebie raporcie skonkludowała, że to urządzenie nazywane telefonem ma tak wiele błędów i niedociągnięć, że w zasadzie nie ma żadnej szansy, aby uznać go za jakikolwiek środek komunikacji, dlatego jest dla nas zupełnie bezużyteczny. Takie cytaty wywołują oczywiście w naszych umysłach czasem rozbawienie, czasem przymrużenie oka, wesołość jakąś, ale przecież nie dlatego, żebyśmy z brakiem szacunku się odnosili do autorów tych słów. To są ludzie, którzy tworzyli wówczas gospodarkę, wielcy liderzy wielkich firm. Ta wesołość jest spowodowana tym, że karkołomna jest sama próba zaklinania tej przyszłości, tego jaka ona będzie, bądź też jaka ona może nie być, odgadywania tego, gdzie nowe technologie i nieznane jeszcze technologie pchną świat w ciągu następnych kilkunastu lat. Każda duża firma ma taki swój slogan, swoje motto i motto mojej firmy, motto Samsunga, to jest Inspire the World, Create the Future. To, co robimy, technologia, innowacyjność, która jest udziałem pracowników Samsung na całym świecie, pomaga tworzyć, produkować i dostarczać dla milionów ludzi na całym świecie urządzenia. Po prostu. Ale nasza historia to właśnie dzięki temu historia wielu, historia milionów różnych opowieści tworzonych przez ludzi, którzy te urządzenia używają. To jest historia tych ludzi, która nadaje sens istnieniu tych urządzeń. Historie, opowieści, które dzisiaj tworzą nowy ład, zamieniają świat analogowy w świat cyfrowy, pchają świat w nowym kierunku. I prawo autorskie jest w centrum tych przemian społecznych. Dzisiaj przecież jak nigdy dotąd, aby odnieść sukces w biznesie, trzeba produkować z pomysłem, nie tylko tanio. Dzisiaj trzeba tworzyć, a nie tylko odtwarzać to, co wymyślają inni. Ale ta oczywista prawda w biznesie ma także implikacje swoje i ma zastosowanie do prawa, także prawa autorskiego, prawa własności intelektualnej. Gołym okiem dzisiaj widać, że stare, analogowe fundamenty prawa autorskiego tracą moc, że nasza nowa cyfrowa rzeczywistość, cyfrowy ekosystem wymyka się spośród tych fundamentów. I Jarkowi i Państwu gratuluję odwagi podejmowania tego tematu i zmierzania się z tym całym wielkim analogowym systemem prawa autorskiego. Wierzę, że próby zaklinania tej rzeczywistości dzisiejszej, próby niepodważania pewnych dogmatów, bo tak przecież było, zawsze jest i być musi, zawsze będzie, zasługują na krytykę tych spośród nas, którzy wierzą w przyszłość, nawet jeżeli jej nie znają, ale ta przyszłość ich pociąga, nieznana.
którzy wierzą, że takie najciekawsze rzeczy powstają na styku idei, pomysłu i doświadczenia, którzy wierzą, że największe innowacje tworzą się jednak właśnie dzięki nieskrępowanej wymianie myśli. I próby zaklinania tej rzeczywistości, gloryfikowania stanu obecnego w zasadzie przypominają mi takie stare powiedzenie z dawnych czasów jeszcze, że biurokracja rozrasta się, aby sprostać wymaganiom rozrastającej się biurokracji. Aby zobaczyć ten obrazek trochę z dystansu, rozmawiam właśnie często z moimi przyjaciółmi z Korei, którzy już jakiś czas temu, kiedy zaczynałem pracę w Samsungu, zwrócili mi uwagę na podobieństwa między Koreą a Polską. To są dwa narody, które los cisną pomiędzy potężnych sąsiadów. Dwa narody, które były bardzo doświadczone klęską II wojny światowej, ale także powojennego komunizmu. I dwa narody, które po 1988 roku uwierzyły w nowy początek. My dzięki Okrągłemu Stołowi, oni dzięki Igrzyskom Olimpijskim. I w tym samym czasie zaczęliśmy budować gospodarkę rynkową, gospodarkę opartą o wiedzę i budować demokratyczny ustrój polityczny. I dla Koreańczyków ta droga Polski jest bardzo jasna i ona jest równie jasna jak droga samej Korei dla nich. I w ich komentarzach ta nasza droga jest zbudowana na polskiej energii, na polskiej odwadze, uporze, sile, wytrwałości, ambicji. I to nie jest przypadek właśnie, że największe inwestycje Samsunga mają miejsce w Polsce. Że to tutaj zbudowaliśmy nasze centrum badawczo-rozwojowe, największe poza terytorium samej Korei. Że to tutaj, w Polsce, we Wronkach, w naszej fabryce AGD produkowane są najwyższe jakości urządzenia z wszystkich linii produkcyjnych Samsunga, które później dostępne są na całym rynku Unii Europejskiej i w ten sposób wspierają polski eksport. To nie jest przypadek, że my w Polsce zatrudniamy 7 tysięcy osób, co stanowi ponad 1/3 całej kadry Unii Europejskiej. W Polsce wpłacamy ponad 1 mld zł rocznie należnego podatku. I to wreszcie nie jest przypadek, że właśnie w Polsce powstał nasz program CSR Mistrzowie Kodowania, który mogliście Państwo słyszeć, który zdobył właśnie nagrodę w grupie Samsung jako najlepszy program CSR-owy globalnie, a który poświęcony jest temu, że pomagamy dzieciom od najmłodszych lat szkolnych, od wieku 9 lat, uczyć się nowego języka obcego, z native speakerem. To jest programowanie, język rozmowy człowieka z maszyną. I z tym właśnie doświadczeniem, z tym dorobkiem przychodzimy dzisiaj tutaj do Państwa pierwszy raz, dziękując ponownie za zaproszenie, dlatego że wierzymy, że nie należy zaklinać przyszłości, należy podejmować takie tematy, które właśnie od Polski Europa oczekuje, że Polska będzie je podejmować, ponieważ już nieraz pokazaliśmy, że właśnie to my jesteśmy odważni i to my nadajemy ton dyskusjom europejskim. Wierzę, że taka dyskusja może odbywać się właśnie tutaj, właśnie dzisiaj i że może ona jutro, od jutra już rozbrzmiewać w całej Europie. A na koniec chcę się podzielić taką swoją osobistą historią życiową, takiej mojej życiowej lekcji, która mnie właśnie nauczyła, odebrałem ją, w jaki sposób nie należy zaklinać tej przyszłości. To się działo w roku 96. Usłyszałem wówczas od dyrektora Biura Krajowego Unii Wolności, a wolność wtedy właśnie też warto pamiętać, wolność była na sztandarach wypisywana. Poproszono mnie, żebym się spotkał z parą profesorów, którzy nalegają na tym, żebyśmy otworzyli, cytuję, jakąś stronę w jakimś internacie. Ponieważ ja wtedy używałem już i poczty, i kanałów IRC, no to ten internat trochę był mi już znany i z ciekawością tam poszedłem. I Państwo poświęcili mi sporo czasu, pokazali wszystkie polskie strony www, jakie wtedy były
dostępne, w ogóle obecne, to znaczy swoją stronę, stronę NASK-u i jeszcze dwie inne strony. I rozwodzili się nad tym, jak one są, jak to jest fajne, że one są wszystkie ze sobą zlinkowane, takie nowe słowo. No, posłuchałem, wróciłem i następnego dnia odpowiedziałem: Jarku, wiesz, no generalnie dla profesorów to może to jest ciekawe rzeczywiście, ale młodzi ludzie nigdy tego nie kupią. Dziękuję bardzo.